No witam Ciebie serdecznie, Piotr, na kolejnym odcinku podcast. To jest już drugi raz, gdzie jesteś moim gościem. Bardzo miło Ciebie gościć. Dla tych, którzy nie mieli okazji wysłuchać lub obejrzeć poprzedniego odcinka podcast, serdecznie zapraszam. To był odcinek 41, gdzie rozmawialiśmy o medycynie funkcjonalnej. Dzisiaj troszeczkę inny temat. Witam Ciebie serdecznie, Piotrze. Witam Ciebie również. Fantastycznie. Wiesz, tutaj nie ma co się już jakby rozczulać nad tym, kim jesteś i wszystko opowiadaliśmy. Mhm. Czyli od razu przechodzimy już tutaj do tego tematu, czyli medycyna estetyczna. I ja tak od razu, pierwsze takie pytanie, które mi się nasuwa, to wiesz, dlaczego ogólnie ludzie korzystają z takiego czegoś, wiesz, kim są te osoby, dlaczego oni korzystają z takich zabiegów, wiesz, to medycyna estetyczna mi się kojarzy, mhm, również, wiesz, operacje plastyczne i takie rzeczy, czy to jest bardziej, wiesz, wygląd, zdrowie, czy spowolnienie procesu starzenia, jak ty to widzisz, jak taki feedback od swoich klientów może, czy też osobami, którymi masz do czynienia, może od tego zaczniemy. Medycyna estetyczna jest nowo rozwijającą się dziedziną, w sumie to już ma ponad 20 lat. No i tak jak korzystamy z telefonów komórkowych współcześnie, a kiedyś były inne telefony, tak teraz chcemy korzystać z tego, co daje nam nowoczesna medycyna, czyli ładniejszą skórę, młodszy wygląd, lepsze samopoczucie. No i ludzie, którzy korzystają z tej medycyny estetycznej, głównie to są kobiety w 95%, chociaż to się zmienia ostatnio, są to osoby, które chcą o siebie zadbać, chcą dobrze wyglądać, chcą się ładnie starzeć, a tak naprawdę może nie chcą się starzeć, więc jest to jakaś opcja. A powiedz mi, a czy tutaj też jest taka trochę cienka granica między tym, wiesz, takim wyglądem? Bo ja znam osobiście dwie takie osoby, która jedna bardzo delikatnie to podkreśla swoim urodem i naprawdę dba o to, aby to było część tak jakby spowalniania swojego procesu starzenia, a druga osoba to po prostu wygląda, wiesz, taka napompowana lala, wystarczy po prostu taka igła przebić, to po prostu poszło całkowicie w drugą stronę. Jest ten taki cienka granica w tym i niektórzy tego nie widzą. Ja tak sobie może od tego zacznę. Jak ty odnosisz się? Wiesz co, to jest duży problem. To, co poruszyłeś, jest bardzo dużym problemem. Widzimy na ulicach osoby, po których widać, że skorzystają z medycyny estetycznej i osoby, które dobrze wyglądają i nigdy byś nie powiedział, że ktoś korzysta z tego. Gdzie jest ta granica? No wiesz, to zależy od tego, jaka jest pacjentka i do kogo trafi. Jeżeli jest pacjentka, która nie ma granic i trafi do lekarza, który nie ma granic, albo trafi do kosmetologa, który nie ma granic, zresztą kosmetolodzy nie powinni tych zabiegów wykonywać, no to wtedy widzisz to, co widzisz na ulicach. Czyli od razu widzisz, że ktoś ma coś zrobione. Natomiast jeżeli spotkają się dwie mądre osoby, jedna, która nie chce się starzeć, chce mieć lepszą kondycję skóry i druga osoba, która no, ma wiedzę, doświadczenie i potrafi w tym pomóc, no to wtedy wychodzi bardzo fajny efekt i te osoby, ci pacjenci wyglądają naprawdę naturalnie. Nie zobaczysz, że ktoś miał medycynę estetyczną, taki zabieg robiony, dlatego że to wygląda po prostu naturalnie. Ma to sens. Tak. No to przejdźmy już, wiesz, do tego, czym jest tak naprawdę ta medycyna, co to jest. Wiesz, jak to ogólnie wygląda u nas w naszym kraju? Czy są jakieś trendy w medycynie estetycznej nowsze? Rozwijmy ten temat, od tego pójdziemy dalej. Ja nie lubię o tych trendach rozmawiać, bo to tak jakby było trendy w chirurgii, prawda? Aha. Czy usuwamy wyrostek w ten sposób, czy w ten sposób. Jest jakaś tam ewolucja tej medycyny estetycznej. Co to w ogóle jest ta medycyna estetyczna? Jest to gałąź medycyny, naprawdę duża gałąź medycyny, która zajmuje się poprawą skóry, ale także pracujemy na tkance podskórnej i trochę na mięśniowej. Są to świadczenia medyczne, czyli te świadczenia powinny być wykonywane przez lekarzy. Ja to cały czas będę podkreślał, dlatego że ten rynek się bardzo zmienia i ze względów biznesowych wiele osób się bierze za medycynę estetyczną, które nie powinny i nie mają wiedzy w tym temacie. Więc są to zabiegi, które poprawiają stan skóry, kondycję skóry, wygląd, dają odmłodzenie, świeżość. I są to zabiegi, które tak naprawdę poprawiają nasze samopoczucie, samoocenę. Jesteśmy odbierani przez społeczeństwo, przez otoczenie o wiele lepiej, pod warunkiem, że zabieg jest zrobiony prawidłowo.
Okej, okay, ale no to wiesz, mi się taki znowuż nasuwa, tak jak mówiłeś, też przypomniał mi się nasz ostatni odcinek, gdzie bardzo fajnie podeszłeś holistycznie, rozmawialiśmy o tej medycynie funkcjonalnej. Czy to czy coś się z tym łączy, wiesz, takie podejście holistyczne, medycyna funkcjonalna? Jak ty to widzisz? Bo podejrzewam, że masz te konsultacje, jeżeli chodzi o tę medycynę funkcjonalną, to też jakiś ten element wątku medycyny estetycznej być może jest poruszany, prawda? To się jak przeplata między może. No, jesteśmy jednym organizmem, tak, tak naprawdę. Jak wejdziesz na moją stronę estetykamedyczna.pl, to ja nie mam medycynaestetyczna.pl, tylko estetyka medyczna, czyli estetyka na zewnątrz i estetyka wewnątrz. Więc jest to połączone. Musimy pamiętać, że to, co się dzieje na skórze, jest efektem tego, co się dzieje w środku. Tak. Od razu my widzimy, jak obserwujemy drugą osobę, czy jest chora, czy nie. To widzimy na zewnątrz, po skórze. Chyba że jest wymalowana, to wtedy nie widzimy, bo make-up bardzo dużo zakrywa. Tak. Ale jeżeli nie ma make-upu, to widzimy, czy ktoś wygląda zdrowo, czy nie. Więc tutaj nie trzeba być lekarzem, żeby wiedzieć, że to, co jest wewnątrz, wpływa na skórę. I teraz medycyna funkcjonalna zajmuje się całością organizmu, więc nie można odłączyć skóry i robić na niej zabiegów, a zapomnieć o tym, co jest w środku i co wpływa na tą skórę, bo tak naprawdę ta medycyna estetyczna, te zabiegi, to jest wisienka na tym torcie, a główne starzenie odbywa się w środku i to, co się dzieje w środku, wpływa na skórę. Więc to musi być połączone. Kiedyś, kiedy zaczynałaś ta medycyna estetyczna, no wszyscy byli skupieni jednak na wykonywaniu zabiegów. Było dużo tych pacjentów takich zaniedbanych. Teraz to się zmieniło, bo te osoby, przychodzą coraz młodsze osoby, coraz lepiej wyglądają i potrzebują zupełnie innych zabiegów, zupełnie innego podejścia niż to było 10-15 lat temu. Więc kiedyś nie zastanawiałem się nawet nad tym, co się dzieje wewnątrz, bardziej korygowano to, co było na zewnątrz, czyli zmarszczki, jakieś tam zaniki tkanek. Obecnie są to pacjenci, którzy są już zadbani i ta medycyna estetyczna idzie bardziej w kierunku promocji zdrowia, profilaktyki chorób, profilaktyki starzenia się, więc jest to zupełnie inaczej. No i tu jest też problem, że nie wszyscy idą z tym trendem. Nie wszyscy lekarze, nie wszyscy kosmetolodzy. Bo zabiegi kosmetologiczne to też jest druga część, że tak powiem, się o medycynie estetycznej rozmawiamy, ale kosmetologiczne też mają swoją duże znaczenie. Więc ci pacjenci, którzy się teraz zgłaszają, chcą już czegoś więcej, ale nie wszyscy lekarze wyewoluowali w tym kierunku, żeby zająć się jeszcze czymś więcej, czyli jeszcze zdrowiem. Tak. Wiesz, tutaj też znowu się tak czuję, to, że ty naprawdę dużo, wiesz, inwestujesz w siebie, uczysz się, masz takie, wiesz, bardzo duże doświadczenie, wyczytałem tutaj dużo na temat chorób wewnętrznych, wiesz, i alergologii. I podejrzewam, wiesz, że wiele takich decyzji, które robimy, co robimy w życiu, to wpływa na to, co robimy. I też mnie tak ciekawi naprawdę te twoje doświadczenia właśnie w tamtych aspektach, jak one ogólnie wpłynęło na to, na twoje podejście do tej medycyny estetycznej. Bo to są takie ważne rzeczy, mi się wydaje. Medycynę estetyczną zacząłem jako lekarz specjalista chorób wewnętrznych. To było ponad 20 lat temu. Aha. Później gdzieś po drodze pojawił się jakiś kurs z alergologii, leczenie nadpotliwości, a nadpotliwość to już trochę estetyka u pana profesora Kaszuby w Łodzi i jakoś później następne szkolenia i gdzieś zacząłem wchodzić głęboko w tą medycynę estetyczną. Przy okazji robiłem swoją główną specjalizację, czyli alergologię, robiłem doktorat z alergologii, z immunologii i to wszystko jakoś tak razem się rodziło. Więc nie byłem tym typem lekarza, który tylko robi jakieś tam kursy wstrzykiwania, ale jednocześnie szkoliłem się, pracowałem w klinice, więc gdzieś zawsze zadawałem sobie pytania, czy to, co wstrzyknę, to będzie działało, czy też nie będzie działało. No i później kolejny etap, stwierdziłem, że no fajnie by było jakoś ugruntować tą wiedzę, więc skończyłem studia z medycyny estetycznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Potem założyłem Stowarzyszenie Medycyny Estetycznej, szkoliłem lekarzy, więc to wszystko jakoś tak się splatało. I wreszcie doszedłem do wniosku kilka lat temu, że wykonywanie zabiegów, tylko samych zabiegów,
Trochę mija się z celem, to jest tak trochę oszukiwanie pacjentów, bo możemy wykonywać zabiegi rok, dwa, trzy, ale później jak wykonujemy te zabiegi, a nic innego nie robimy, czy nie dbamy o zdrowie pacjentów, to te zabiegi już nie mają takiego efektu. Ma to sens. Więc stwierdziłem, że trzeba coś więcej, trzeba jednak leczyć wszelkie zaburzenia, które są wewnątrz organizmu, bo to wpływa na efekt zabiegów i bezpieczeństwo tych zabiegów. No, ale znowu na świecie pojawił się też trend anti-aging, i to, co ja zacząłem wiele lat temu, o czym mówiłem, no to teraz właśnie bardzo się rozwija. Działanie na poziomie komórki, działanie przeciwstarzeniowe, stymulowanie, regeneracja, to wszystko teraz mamy. A wiesz co, tutaj już, że tutaj dokładnie już dosłownie nasuwałem się mnóstwo pytań, bo taki to był taki start, no to przejdźmy już do takich konkretów, bo wiesz, no dobra, już wspomniałeś jakiś tutaj anti-aging przykładów, czyli to już mnie interesuje przede wszystkim, jakie to są takie zabiegi, bo już powiedziałeś mniej więcej, kto z tego korzysta, ale jakie to są zabiegi, no i dobra, no i co? I teraz przychodzi taki pacjent do ciebie, no i co się dzieje, wiesz, możesz ogólnie opisać, jak to wygląda u ciebie w gabinecie? No, pacjenci są różni. Każdy przychodzi z innym problemem. Może to być problem medyczny, który może załatwić medycyna estetyczna, albo problem estetyczny. Z medycznych to na przykład może mieć nadpotliwość, może mieć jakieś brodawki, może mieć naczynka czy naczyniaki. Różne są. Może z takich estetycznych no to głównie zmarszczki, przebarwienia, wiotka skóra. To są czy wypadanie włosów. To są te rzeczy takie, które te medyczne z tymi estetycznymi też często się splatają. Bo coś, co jest medyczne, przeszkadza estetycznie. Więc ci pacjenci mają różne powody. Jedni chcą lepiej wyglądać, inni chcą usunąć problem medyczny, inni się rozstali i poszukują kogoś nowego, inni mają spotkanie jakieś klasowe i chcą dobrze wyglądać. Więc to wszystko... Cel jest różny. Natomiast ci pacjenci przychodzą no i chcą lepiej wyglądać. Ich celem jest lepszy wygląd. I mają jakiś tam plan, wiedzą, co im przeszkadza. Natomiast ja jestem od tego, żeby tym pacjentom trochę ich nakierować i dobrać do ich zdrowia i do stanu skóry, jaki jest, odpowiedni zabieg. Bo oczywiście można różne zabiegi wykonywać, ale jedne bardziej się sprawdzą, inne mniej. I po co wykonywać zabieg, który u danej pacjentki nie da efektu, czy pacjenta, i ta pacjentka zapłaci pieniądze i nie będzie efektu? Lepiej dobrać taki zabieg i tak przygotować ciało do tego zabiegu, skórę, żeby ten zabieg miał sens i żeby te wydane pieniądze też miały sens. A które takie, wiesz, najbardziej popularne są z tych zabiegów? Już wiesz, że automatycznie, dobra, kolejna, następna, po prostu jest taki automat. Tak ciekawi mnie, wiesz. U mnie tak nie ma. Nie ma tak, że następna, każdy ma z pacjentów półtorej godziny. Tak. Chyba to jest kolejna wizyta, no to ma godzinę. Tak. I na tej pierwszej wizycie jednak ustalamy ten plan, zbieram wywiad dokładnie, analizuję wyniki badań, ustalamy, co pacjentka by chciała, czy pacjent, co możemy zrobić w danej sytuacji i dopiero dobieramy zabiegi. Ja jestem generalnie lekarzem, który robi zabiegi bardziej regeneracyjne. Czyli ja nie jestem lekarzem, który będzie wpychał nie wiadomo ile kwasu hialuronowego, zawsze z tym walczyłem, bo uważam, że to jest niefizjologiczne. Natomiast staram się pracować na skórze, staram się ją pobudzać do regeneracji, ale też dawać szansę organizmowi, żeby się zregenerował. No bo wiesz, jak ja nakuję skórę, a u pacjentki czy pacjenta nie będzie tej siły regeneracji, no to ja nic nie uzyskam. Więc trzeba naprawdę z dwóch stron działać, bo inaczej po prostu nie będzie efektu. A powiedz, czy to jest tak, że na przykład przychodzi taka kobieta do ciebie, ona konkretnie mówi, ja bym chciała zrobić to, czy też również chciałam zrobić to, ale co mogłabym jeszcze zrobić, żeby byłam jeszcze piękniejsza? Jak to wygląda? Tak, przychodzą kobiety i mężczyźni. Naprawdę coraz więcej mężczyzn przychodzi. Tutaj też poruszymy ten temat na pewno. Tak, ale oczywiście każdy przed wizytą ma jakiś cel. Coś mu przeszkadza. Tak. I oczywiście trzeba tego wysłuchać. I jeżeli w moim planie jest poprawa tej części i ten zabieg, o którym pacjentka mówi, jest, jak zaakceptuje fizjologicznie, że to może być to zrobione, to jak najbardziej wtedy zaczynamy od tego zabiegu, no bo to najbardziej przeszkadza, więc jak ktoś przyjdzie z czymś, co przeszkadza, ja zrobię coś, co nie przeszkadza, to będzie trochę, to będzie pacjentka niezadowolona, więc musi być to zadowolenie. Tak. Ale oczywiście
Moi pacjenci, ja mam bardzo fajnych pacjentów, bardzo wyedukowanych. Być może tacy do mnie trafiają, bo ja się nie dogadam z pacjentami, którzy wchodzą jak do sklepu i chcą taki i taki zabieg. To nie nadawalibyśmy na tych samych falach. Dlatego, że to musi być rozmowa, musi być analiza tego wszystkiego i dobranie, czy ten zabieg pasuje, czy nie pasuje u tej pacjentki, bo przychodzi pacjentka i mówi, że chce mieć większe usta. Ale ona ma ładne usta, tylko ma spieszchnięte usta, bo nie pije wody na przykład. Albo ma małe dwie kreseczki, które można zupełnie inaczej potraktować, nie powiększając ust. Nie każdemu pasują większe usta, szczególnie młodym osobom. Więc jeżeli pacjentka jest mądra i rozumie, co się do niej mówi, no to gdzieś pójdzie moją drogą. No jeżeli nie i powie, że ja chcę mieć dwa razy większe usta i w ogóle, to my się nie dogadamy, bo jeżeli ja czegoś nie czuję, to nie zrobię. No właśnie tutaj miałem takie, chciałem dosłownie takie pytanie zadać. Sytuację, wiesz, że widzisz, że ta osoba chce to i to i to, a ty jednak czujesz taki od serca, że nie, to po prostu tu nie chodzi tylko o zarobek, tylko też masz jakieś takie poczucie. Wiesz, no ja jestem lekarzem i tak. Pracuję już ponad 20 lat w tej medycynie estetycznej. Widziałem wiele powikłań, widziałem wiele osób niezadowolonych, pomimo że chciały, żeby im coś zrobić, to były potem niezadowolone, więc mniej więcej mogę przewidzieć, co się będzie działo po danym zabiegu, jeżeli pacjentka chce na przykład czegoś więcej. Jeżeli ktoś chce sobie na przykład zrobić bruzdy nosowo-wargowe, no to nie możemy tylko podawać w bruzdy kwasu, bo bruzdy powstały dlatego, że policzki opadają, więc musimy pracować na napięciu policzków. Więc najpierw w medycynie estetycznej, tak jak w zdrowiu, wracamy do tego, co jest przyczyną. Okej. No to nie leczymy samych skutków. No tak. No to wiesz, no to już mi się znowu kolejne pytanie nasuwa, czyli przychodzi taka osoba, rozumiem, że są robione jakieś testy, badania, czy coś, co ta osoba musi wcześniej zrobić, czy ty robisz to? Jak to wygląda od tej strony takiej? To wszystko zależy od wywiadu. Mhm. Jeżeli pacjentka przychodzi i chce poprawy stanu skóry, to oczywiście zbieram ten wywiad lekarski. Jeżeli podczas zbierania tego wywiadu lekarskiego okazuje się, że pacjentka ma jakąś chorobę autoimmunologiczną, przyjmuje jakieś leki, ma choroby metaboliczne, na przykład cukrzycę, no to ja proszę o badania. Za każdym razem zresztą proszę o badania. Zazwyczaj pacjenci mają badania podstawowe, które robili. Natomiast czasami się zdarza, że w tym wywiadzie no, jest ta autoimmunologia na przykład, czy jest alergia. No to ja muszę więcej badań zrobić, dlatego że później jak będę pacjentce podawał kwas hialuronowy na przykład, który może zareagować z tym, co się dzieje w organizmie, z układem immunologicznym, bardziej dodatki do kwasu hialuronowego, to ja muszę być pewny, że robiąc zabieg, ja muszę zminimalizować ryzyko powikłań. Więc ważne jest, żeby przyjść do mnie, czy do innego lekarza i pokazać wyniki badań, które były robione, jakie leki są przyjmowane, jakie zioła, bo wszystko to ma wpływ na to, jak będzie przebiegał ten zabieg i czy się uda, czy będzie powikłanie, czy nie. Mhm. Czyli oni robią też zabiegi i potem wysyła się na przykład gdzieś tam jakieś zabiegi, przepraszam, testy czy badania, po części robione są u ciebie i potem już to zaczynamy tak, działać, tak? Tak, ustalamy na podstawie tego wszystkiego, ustalamy indywidualny plan tej rewitalizacji i umawiamy się na zabiegi. Aha. Czasami robi się zabieg na tej pierwszej wizycie, która jest półtorej godzinna, bo niektóre zabiegi są bardzo bezpieczne i pierwszy zebrany już wywiad wskazuje na to, że spokojnie można ten zabieg zrobić. Ale zazwyczaj jak pacjenci przychodzą na taką wizytę, to oni chcą się dowiedzieć, chcą zobaczyć, jak to będzie wyglądało, ile to będzie kosztowało, z czym to się wiąże, z jakimi powikłaniami. Więc to jest taka wizyta, gdzie się poznajemy. Tutaj, że jakbyś wspomniałeś tutaj, bo tak właśnie to mnie interesowało, takie bardzo podejście spersonalizowane, bo na tym to polega, prawda? Nie, usta, dobra, zmarszczki, coś tam wstrzyknąć, buch, jedziemy. Tutaj mocno trzeba podejść indywidualnie do każdego klienta, co to powiedziałeś. Mi się to podoba, bo masz ten takie fajne podejście holistyczne, znowuż nawiążę do takiej medycyny estetycznej i chyba o to chodzi właśnie, tak? A nie po prostu tylko, znowu zarobię sobie 1000 zł, po prostu dobra, jej problem. Mnie zawsze przeraża, jak ktoś z lekarzy mówi, że zrobię tej pacjentce usta Angeliny Jolie. Tak. To dobrze, usta Angeliny Jolie pasują do ust Angeliny Jolie, natomiast nie każdemu pasują te usta. Zawsze powinno się robić tak zabieg, żeby on pasował, jeżeli ktoś się
patrzy na ciebie, a jesteś po zabiegu, to żeby ktoś powiedział, o fajnie wygląda, coś się zmieniło, ale nie wiem co. A jeżeli rozmawiasz z osobą, gdzie tylko jesteś sfokusowany na przykład na usta, bo twoje oczy ciągle idą na te usta, to znaczy, że coś jest nie tak z tymi ustami. I to my naturalnie to wykrywamy, że coś jest nie tak. Oczywiście nikt nikomu nie powie, jak ty wyglądasz, chyba że to jest dobry przyjaciel lub przyjaciółka. Ale zazwyczaj nie i te osoby nie mają nawet takiej wiedzy, że one źle wyglądają, bo nikt ich nie chce skrzywdzić. No tak. A jak idzie gdzieś do miejsca, gdzie to podają, o jak pani ładnie wygląda, później wszyscy mówią i tak, i ci co pomagają, i ci co robią, i wszyscy upewniają tą pacjentkę, że ona dobrze wygląda. Ona nie wygląda dobrze. Większość pacjentek, które sobie robią w nadmiarze coś, wyglądają karykaturalnie. A z wiekiem to wygląda jeszcze gorzej. Pamiętajmy, że to wcale nie będzie lepiej, tylko gorzej. Ale wiesz, tak to już inny temat, to kiedyś może sobie porozmawiam, ale ja właśnie tego nie rozumiem, bo wszyscy widzą wokoło, że ta osoba wygląda, jak ty powiedziałeś, delikatnie, ja bym powiedział... Karykaturalnie. Tak, ale ta osoba nie widzi. Ja wiesz, ja tego nie jestem w stanie zrozumieć, gdzie zanika ta taka jakby samoświadomość, powiem ci. Wiesz co, każdy ma swoje poczucie piękna. Tak. Ja rozumiem, że ktoś chce mieć większe usta, okej. Okay. Jeżeli one będą troszkę większe, mogą nawet poprawić ten widok i takie coś powinniśmy zrobić. Ale gdzieś jest granica, granica fizjologiczna. Jeżeli my wepchamy, wstrzykniemy tego kwasu tam dużo, jest ucisk na naczynia. Zawsze jak pacjentka czy pacjent u mnie siedzą w gabinecie, czy to na ocenie stanu zdrowia, czy na medycynie estetycznej, zawsze patrzę na tą osobę, jak będzie wyglądało jej życie za 20-30 lat. To jest moja percepcja zawsze. Więc jak ja nawet robię zabieg, to staram się robić najmniejszą ilością, jaka da poprawę, a od środka robić 90%, bo praca od środka z organizmem spowoduje, że będzie o wiele lepsza regeneracja i ta osoba będzie lepiej wyglądała nawet bez zabiegów. Ma to sens. Czyli to nie jest tylko po prostu taki zabieg zewnętrzny, ale też warto zwrócić uwagę na odżywianie, na inne rzeczy, na ruch. To tak jak mówiliśmy. Prawda? No musimy pamiętać, że skóra to jest tak, wielki układ immunologiczny. To jest wielki narząd, gdzie występuje mnóstwo układu immunologicznego, bo to jest bariera. Więc pracujemy na układzie immunologicznym. Układ immunologiczny potrzebuje zawsze dużo energii do pracy. Energię uzyskuje z mitochondriów. Mitochondria, żeby pracowały, potrzebują minerałów, witamin, odżywienia, wody. Więc to wszystko musimy zabezpieczyć. Więc nie ma tak, że zrobimy zabieg i widzimy, nie ma efektu. No nie ma efektu, bo nie zrobiliśmy jeszcze czegoś. Tak. Wiesz, tutaj tak poruszyliśmy te takie typowe zabiegi, wiesz, że się kojarzy dużo usta, wiesz, zmarszczki, ale to są takie bardzo popularne również zabiegi, które, no, borykamy się z tymi rzeczami, typu, wiesz, jakieś alergie, wrażliwość skóry, no to też są takie rzeczy, które są niezmiernie ważne, prawda? Czy są jakieś szczególne zalecenia dla takich osób? No bo to jest coś, co dotyka każdego z nas. Ja zawsze mam w głowie jedno. Pacjent, który przychodzi do mnie, zazwyczaj ma jakąś chorobę. Jest teraz mało osób, które mają wszystkie badania dobre, nic się nie dzieje. Mało, naprawdę mało osób. I taka osoba ma też różną wrażliwość skóry. Coraz częściej mamy alergie. Mamy różnego rodzaju preparaty. Ja staram się kupować te najlepsze z certyfikatami, dlatego że uważam, że jeżeli cokolwiek się podaje do skóry, cokolwiek się wstrzykuje, to musi być najlepszej jakości. Dlatego ja nigdy nie podałbym komuś czegoś, co jest tańsze, żeby zarobić, nie wiem, 100 zł na tym, bo to by było po prostu nie fair w stosunku do pacjenta. Ja uważam, że pacjenci i ja powinniśmy spać spokojnie po zabiegu. Więc ważne jest, co podajemy, jakie preparaty. I ci pacjenci, którzy mają wykonywane te zabiegi, oni zazwyczaj jak przychodzą, to oni chcą też mieć zawsze bezpiecznie i zawsze naturalnie. Nawet jak chcę mieć 3 razy większe usta, to chcę mieć naturalnie. A więc to tutaj tak mi nasunęło się jedno pytanie i to jest, zastanawiam się, jak ty odpowiesz na to, bo wiesz, tak myślę o takim standardowym lekarzu. Regularnie, wiesz, sprzedawane są lekarzom różne medykamenty, wiesz, no i ci lekarze wykorzystują te medykamenty czasami
To jest, wiesz, kwestia kasy, wybierze ci A zamiast B. A jak to jest w medycynistycznym? Bo pozywam, też są różne, takie wspomniałeś, różne preparaty. I teraz co? To, wiesz, przychodzi ci tak, ja nie wiem w ogóle, jak to działa. I jak, czy ty zdecydujesz się na to, bo a na tym więcej zarobisz? Oczywiście to tak bardzo idę prosto z mostu, ale jak to wygląda od strony takiej zaplecza, wiesz, tam z tym wszystkim? Rynek jest bardzo szeroki i mamy naprawdę mnóstwo różnych preparatów. Tak. I urządzeń mnóstwo. I teraz można kupić na przykład preparaty, kwas hialuronowy, jakieś stymulatory na internecie, gdzie nie wiesz, od kogo kupujesz, ale oczywiście jest taniej. I to zazwyczaj robią kosmetolodzy. A można kupić od firmy dystrybuującej, gdzie preparaty mają certyfikaty. One są oczywiście nieco droższe i są sprzedawane tylko lekarzom. Rozumiem. Więc osoba, która chce zaoszczędzić, niestety może mieć powikłania, bo nie wie, z jakiego źródła ma te preparaty. Więc to jest ważne, żeby umieć dobrać. Kolejna rzecz, firmy chcą zawsze sprzedać i zarobić, prawda? Więc trzeba o tym pamiętać. I wprowadzają różne nowości. Pacjenci kiedyś bardzo lubili nowości, teraz już tak trochę mniej, bo nowość, pamiętajmy o tym, że nie jest do końca przebadana, bo nowość może być na rynku rok, dwa i my nie wiemy, co będzie po 3-4 latach od wstrzyknięcia. Więc stare metody, dobrej jakości preparaty, firmy, które są wiele lat na rynku, które rozwijają swoje preparaty, są bezpieczniejsze od tych, które wchodzą na rynek, bo albo coś może nie działać, a mieć dobry marketing, a marketing się sprzedaje cudownie, pacjentka płaci 3000 za zabieg i potem nie ma efektu. Albo coś po prostu jest długo na rynku i się sprawdza. Są pewne zabiegi, które są ponadczasowe i na razie nic ich nie zastąpiło. Takim zabiegiem jest na przykład toksyna botulinowa, która jest lekiem, która powinna być podawana przez lekarzy i mądrze użyta w odpowiednich ilościach, w odpowiednich miejscach, naprawdę daje fajne efekty. Na razie nie wymyślono nic lepszego. Jest mikronakuwanie. Kiedyś były rolery, teraz są urządzenia, radiofrekwencja mikroigłowa, dermapen i to są rzeczy, które zawsze się sprawdzają, bo jak nakujesz skórę, to ona chce się zregenerować. Jak się zregeneruje, zawsze będzie lepszej jakości. Są peelingi, które są od lat. Różnego rodzaju peelingi, można się nimi bawić, można je mieszać. Naprawdę jak ktoś ma dużą wiedzę na temat peelingów, to można cuda nimi zrobić. Samymi peelingami można, używając samych peelingów, można dobrze wyglądać. Jest osocze bogatopłytkowe. No to się używa nawet w klasycznej medycynie, w reumatologii, w ortopedii, więc czy w dermatologii do gojenia się ran. Więc jest to coś, co jest po prostu ponadczasowe. No i lasery. Lasery są już dobrej jakości. Jak ktoś ma doświadczenie w tym, to naprawdę potrafi cuda zdziałać laserem. Lasery zamykają naczynka, usuwają przebarwienia, poprawiają kondycję skóry, usuwają brodawki, włókniaki, więc to są rzeczy, które są ponadczasowe. I to można spokojnie używać i zawsze będzie bezpiecznie. Tak, no właśnie tutaj to właśnie o tym chciałem porozmawiać, takie typowe jakby zabiegi, które są sprawdzone, wiesz, skuteczne, już jakby wymieniłeś te zabiegi, czy tam, a powiedz mi, no a dobra, a z drugiej strony, które takie są, wiesz, zabiegi, które są szczególnie niebezpieczne, czy też niepotrzebne i często wykonywane? Każdy zabieg bezpieczny może być niebezpieczny, jeżeli jest wykonany nieprawidłowo. No. O co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli mamy laser, to tym laserem możemy tak ustawić wiązkę, że można zrobić ranę głębokości kilku centymetrów, a można zrobić delikatnie i mieć fajny efekt. Więc nawet te zabiegi bezpieczne, czy toksyna botulinowa, może być niebezpieczna. Ale z takich zabiegów, które uważam, że są, że wymagają dużego doświadczenia, to jest podanie kwasu hialuronowego. Aha. Dlatego, że kwas hialuronowy może się wiązać z tym, że zrobimy zator, który może doprowadzić nawet oczywiście do martwicy, ale też do ślepoty, więc jest to dosyć poważna rzecz. Możemy podawać też preparaty, które mogą dawać nam wstrząs, więc musimy uważać, bo na przykład mieszanka różnych koktajli do mezoterapii może zawierać coś, na co jesteśmy uczuleni, więc ten zabieg może być również niebezpieczny. Nie lubię nici.
Nie lubię nici, dlatego że to jest oczywiście każdy zabieg ma swoich pacjentów, ma swoje wskazania. Nici też mają wskazania, ale generalnie nici są dla niewielkiego procenta pacjentów, są zbyt często używane, mają dobry marketing, ale uważam, że coś, co naciska na naczynia i na nerwy. A co to są, że tak powiem, nici? Bo mi się każe, że to nici z szyciem. To tak, to wygląda, nitka wygląda tak jak nitka do szycia, ona jest z różnego materiału, może być rozpuszczalna, nierozpuszczalna, niemniej jednak jak założysz tutaj nici i pociągniesz, to pamiętajmy, że fizycznie naciskają te nici na naczynia i na nerwy, a każde naciśnięcie naczynia to jest reakcja układu immunologicznego. Takie nici, które są wiele miesięcy w skórze, zawsze pobudzają układ immunologiczny. I teraz przypuśćmy, przychodzi do nas pacjentka, która ma jakąś pobudzony układ immunologiczny, o czym nie wiemy. Bo ona na przykład nie powiedziała o czymś, że miała kiedyś łuszczycę, albo nie powiedziała, że ma Hashimoto na przykład. Albo my nie wiemy, a ona ma przeciwciała, źle się czuje, jeszcze nie jest diagnozowana. I teraz podając takiej pacjentce z pobudzonym układem immunologicznym nici, my jeszcze bardziej zaostrzamy to. I nie ma badań, które, nie wiem, czy firmy nie chcą robić, czy nie opłaca się, ale nie ma badań na temat wpływu takich częstych zabiegów i dosyć drastycznych na zdrowie. Natomiast wiemy, że niektóre stany zdrowotne mogą pogarszać przebieg tych zabiegów. Także nici, nie jestem zwolennikiem nici. Jeżeli ktoś potrzebuje nici, to powinien pójść na operację plastyczną. Natomiast jeżeli nie chce operacji plastycznej, to tak wtedy można pomyśleć o niciach. Ma to sens. Tak. Kolejnym zabiegiem, który taki jest fajny i dosyć naturalny, to jest mikrotransplantacja tkanki tłuszczowej. Czyli pobieramy z brzucha tkankę tłuszczową i przeszczepiamy w miejsca, gdzie potrzeba. Okay. To jest fizjologiczna tkanka, to jest tkanka, która zawiera dużo komórek macierzystych i naprawdę daje bardzo fajne efekty. Rzadko są powikłania. Ona natomiast, jest, tak, to jest w jakim celu robione? To kwestia, wiesz, zmarszczki. Jeżeli ktoś ma zapadnięte policzki, rozumiem, na przykład, albo zapadnięte pod oczami, to wtedy można to zrobić, ale też na poprawę jakości skóry. Więc ten zabieg, i oczywiście, jeżeli wykonujemy ten zabieg i teraz przeszczepiamy komórki z jednego miejsca w drugie, to my oczekujemy i my chcemy, żeby te komórki tam się przyjęły i pracowały. I teraz wyobraźmy sobie, że pacjentka ma niedobory witamin, minerałów, za mało białka i je. Jak te komórki mają się tam przyjąć? Trzeba przygotować organizm. Czy ktoś przygotowuje organizm? Niewielu lekarzy przygotowuje organizm do tego, żeby się przyjęła ta tkanka. Zazwyczaj jest wykonywany zabieg, za kilka miesięcy drugi zabieg i po 2-3 latach już nie ma efektu. A ja mam pacjentów, u których po 4 latach wyglądają bardzo ładnie i w ogóle nie widać, że było cokolwiek robione, jest ładnie, wszystko się trzyma. Ale ci pacjenci też są po ocenie stanu zdrowia i przyjmują, i dobrze się odżywiają, mają aktywność fizyczną. No wszystkie te rzeczy, które służą zdrowiu. Bo tutaj też ja właśnie znam bardzo dobrze osobę, która skorzysta z, tak jak mówiłem, bardzo delikatnie, bardzo odpowiednio z głową, a jest jednocześnie dba o siebie i tak dalej. I właśnie też mi mówiła, że to jest coś takiego, co musisz jakby powtarzać regularnie, żeby utrzymywać ten efekt, prawda? Jak często takie zabiegi muszę... Bo czy to jest tak, że jak już zacznę, to ja już muszę powtarzać to do końca życia? To tak jak, wiesz, jak to działa? Na przykład, nie, wiesz, ten kwas, nie musisz powtarzać. To nie są zabiegi, które trzeba na siłę robić. Natomiast fajnie jest przeznaczyć sobie trochę pieniędzy co 2-3 miesiące na zabieg, który będzie rewitalizował. I regularne wykonywanie takich zabiegów będzie dawało o wiele lepsze efekty niż wykonywane doraźnie. A dobra, to teraz zrobię to, później to. Takie robienie doraźne albo chodzenie na szkolenia, gdzie nie wiadomo, kto to robi, nie wiadomo później, do kogo przyjść z powikłaniem. Nikt nie interesuje się tak naprawdę zdrowiem, bo jak się wypełni tą kartę, że wszystko jest dobrze, no to zabieg zrobią za darmo. To jest jedna z gorszych dróg. Dobrze jest znaleźć sobie lekarza, który zaplanuje wszystko zgodnie ze stanem i odpowiednio co 2-3 miesiące będą spotkania
i będą zabiegi wykonywane. Z drugiej strony będzie gdzieś kosmetolog, który będzie dbał o tą skórę, o oczyszczanie, no, o peelingi, więc ci kosmetolodzy też są gdzieś potrzebni tam. I te zabiegi kosmetologiczne i medycyny estetycznej, one razem naprawdę dadzą bardzo dobre efekty. Powiem więcej. Kiedy nie było jeszcze medycyny estetycznej, a pacjentki do mnie przychodziły i korzystały często wtedy z kosmetologów, z kosmetyczek tak naprawdę, to te pacjentki naprawdę wyglądały dobrze. Oczywiście pewnych rzeczy kosmetologia nie załatwi, jak głębokie zmarszczki, jakieś, prawda, ubytki tkanek, no to tego nie. Natomiast wiele, wiele rzeczy tak. Więc te zabiegi razem się zachodzą na siebie i razem dają bardzo dobry efekt. Natomiast w medycynie estetycznej jeszcze to jest fajne, że na przykład kiedyś usuwano brodawki, które są gdzieś na twarzy chirurgicznie, no i były widoczne blizny. W chwili obecnej, jeżeli jest to zmiana łagodna, czyli nie jest nowotworowa, to usuwa to się laserem i nie ma śladu po tym. Więc naprawdę to ta medycyna estetyczna w wielu przypadkach zastąpiła już tą dermatologię chirurgiczną i pacjenci są tak zadowoleni, jak ma ktoś, nie wiem, 5 zmian na twarzy i jest po usunięciu za miesiąc, wygląda po prostu wow, jakby nie miał nigdy nic i nic nie widać, żadnych blizn, no to jest naprawdę duży przeskok. Od tego, co było kiedyś, a teraz. No tak. Wiesz, ja tutaj teraz nie pytam się o jakby pojedyncze zabiegi, bo to oczywiście mówię teraz o kosztach, bo jak, bo wiesz, jak mamy trenera personalnego na przykład, no to wiemy, ludzie pytają się, jaki to jest koszt, inwestycja w trenera personalnego, ale żeby tak naprawdę, wiesz, ja wiem, że to trudne pytanie, wielowątkowe, ale jakie to są ogólnie inwestycje, wiesz, czy miesięczne, żeby być pięknym i zdrowym i kochanym, i wiesz. Wiesz co, myślę, że zdrowie więcej kosztuje niż medycyna estetyczna. No. Tak mi się wydaje. Chociaż zdrowe odżywianie kosztuje mniej niż te niezdrowe. Natomiast jeżeli chodzi o zabiegi medycyny estetycznej, to koszty są różne. Peelingi od 400-500 zł do tych zabiegów, gdzie są kwasy, toksyna botulinowa od 1000 do 2000. Gdzieś tak to wygląda. Natomiast ja chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę. Bo dużo pacjentów patrzy na cenę. To ja naprawdę chciałbym przestrzec. Preparaty medycyny estetycznej i utrzymanie gabinetu, tej czystości, tej aseptyki, wiedza, doświadczenie lekarza, pracownicy, którzy są, którzy muszą to wszystko obsłużyć, wyjaławianie, to wszystko kosztuje. I teraz, jeżeli Państwo znajdziecie gdzieś tani zabieg, nie wiem, osocze za 300 zł, to proszę zastanowić się, jaka to jest tego jakość. Bo jeżeli chcemy zrobić porządne osocze bogatopłytkowe, to musimy mieć zestaw, który jest zarejestrowany, który ma odpowiednie certyfikaty, odpowiednie badania. Do tego jeszcze jest wirówka, która kosztuje. Do tego jeszcze są strzykawki, igły. Jeżeli mają nie boleć, to muszą być dobrej jakości. I teraz plus utrzymanie całego gabinetu. I teraz ten zabieg jest wykonywany w celach estetycznych, więc jest opodatkowany 23% VAT. Więc od całości trzeba odjąć 23% VAT i potem jeszcze trzeba odjąć podatek 19%. Więc proszę zobaczyć, jak ktoś wykonuje za 300 zł, to musi na czymś zarobić. Tak. Wiesz, to samo jest toksyną botulinową. Ja się zgadzam z tobą, wiesz, ja to patrzę na to całkowicie inaczej, wiesz, to jest inwestycja w zdrowie, to tak jak ja akurat nigdy nie korzystam z tego, ale na przykład jak idę do dentysty, to nie do dentysty za 20 zł, bo nie chcę mieć problemów, wiesz, z moim zębami za x lat, tylko po prostu wolę zainwestować, bo to jest, to nie jest tak, że... No wiesz, zęby to jest podstawa zdrowia tak naprawdę. Dokładnie. Ludzie o tym nie wiedzą, że chore zęby to jest chory człowiek. Dokładnie. Człowiek z chorymi zębami, jak przyjdzie, czy ze zmianami okołozębowymi, jak przyjdzie do lekarza medycyny estetycznej, to ten lekarz powinien go od razu najpierw odesłać do stomatologa, a dopiero później wykonywać zabiegi, bo wykonywanie zabiegów, kiedy są zmiany, zapalenie okołodziąsłowe, to jest najczęściej przyczyna powikłań, na przykład po podaniu kwasu hialuronowego. Więc ceny, najlepiej zobaczyć, jakie są ceny w tych dobrych klinikach renomowanych, bo oni jednak liczą te koszty tak jak trzeba. Bo nie wszystkie małe gabinety liczą porządnie koszty, ale lekarz, który ma pojęcie o tym,
co kupuje i ile to kosztuje i jeszcze chce zarobić, jakoś przeżyć, no to ten zabieg musi kosztować. I zobaczyć, jakie są ceny, wybrać taką cenę, która jest od tego średniej w górę. To ma to sens. No to dobra, to już wiem, wiesz, wiem, na czym to polega, wiem, muszę, jakie są zabiegi, wiem, jakie są ceny, wiem, jakie badania muszę zrobić, że fajnie zadbasz o mnie. No teraz moje pytanie kolejne, czy mi się tak nasuwa, wiesz, a jakie są potencjalne jakieś powikłania, wiesz, efekty uboczne, twoje jakieś zalecenia, jak ich uniknąć, no bo to też coś, ja bym się zastanawiał, a co się wydarzy, tak? Co może się wydarzyć? No pacjenci zazwyczaj, jak przychodzą na zabieg, to w ogóle jakby odsuwali to myśl, że jak będzie jakiekolwiek powikłanie. Bo wierzą, że na 100% się uda. No nie, nie zawsze tak jest. Ja jako lekarz staram się, dlatego zbieram ten wywiad cały, patrzę na te badania, dobieram odpowiedni zabieg, żeby minimalizować powikłania. Ale nikt nie jest wszystko wiedzący i medycyna jest taka, że lubi zaskakiwać. I czasami może być naczynie w miejscu, w którym nie powinno być. I może dojść do powikłania. I teraz w zależności od tego, ile preparatu się podało, jaką metodą się podało, albo się zmniejsza to ryzyko powikłań, albo się prosi o powikłanie. Więc powikłania mogą być różne. Z tych takich bardziej drastycznych, no to może być zator czy uściśnięcie na naczynie. No to widać od razu. Może być reakcja alergiczna, może być przebarwienie, stan zapalny na przykład, albo zakażenie. Można uszkodzić skórę laserem, jeżeli za mocno się zrobi. Można zrobić na przykład, jeżeli na nosie się pracuje na naczynkach, można dziurę zrobić na przykład w nosie. Więc trzeba na to naprawdę uważać i to musi lekarz być z dużym doświadczeniem. Naprawdę, no słuchaj, ja ponad 20 lat pracuję w medycynie estetycznej i jestem z roku na rok coraz bardziej ostrożny i zawsze twierdzę, że im ktoś ma większe doświadczenie i większą wiedzę, ma więcej pytań. Osoby, które mają małe doświadczenie, zazwyczaj mało pytają i mają dużo powikłań. Więc naprawdę, przed każdym powinniśmy się zastanowić, czy to jest miejsce na ten zabieg. Nie wiem, na przykład pacjentka jest świeżo po infekcji. Świeżo po infekcji znaczy, że układ immunologiczny jest pobudzony. I teraz żaden zabieg nie będzie fajny dla tej pacjentki. Żaden. Bo toksyna nie będzie działała tak jak trzeba. Po kwasie może się pojawić jeszcze jakiś obrzęk. Więc po prostu po mezoterapii też. Laser, my chcemy regeneracji czy mikronakuwanie. Nie będzie takiej regeneracji, bo organizm się cały regeneruje po wojnie, po infekcji. Czy jak ktoś, nie wiem, ktoś komuś umarł i ktoś przychodzi, no ja chcę lepiej wyglądać. Nie, bo to jest czas, kiedy był wielki stres. Wielki stres też to jest gorsza regeneracja. Więc czy ktoś jak przyjmuje leki, nie wiem, glikokortykosteroidy, to też. Więc naprawdę wszystko jest ważne. Czasami się z pacjentką umawiamy na jakiś zabieg, pacjentka przychodzi i czujesz, że zaczyna jej się opryszczka. A nie, no zróbmy zabieg. No nie zróbmy zabiegu, dlatego że organizm jest teraz nastawiony na walkę z wirusem. A jak się pojawia opryszka albo półpasie, to znaczy, że coś się dzieje z odpornością, że ona jest słabsza, skoro wirus wyszedł i nam pokazał, że jest słabsza odporność. Więc no to wszystko, naprawdę bezwiedne wykonywanie zabiegów jest moim zdaniem naganne i nie powinno być takie coś. No, często się zdarza, że pacjentka przychodzi i ja mówię, dzisiaj nie robimy zabiegu, bo nie wiem, miałem taki przypadek, przyszła pacjentka, której prosiłem, żeby zrobiła badania, a ona nie zrobiła i ja nie wiedziałem, jaki jest stan, a miała jakieś tam objawy. No więc poprosiłem, najpierw zrobimy badania, a dopiero później umówimy za tydzień zabieg, bo ja muszę wiedzieć, na jakim ciele pracuję. Tak, bardzo fajnie podkreśliłeś to i mi się wydaje, że to jest takie kluczowe, żeby raz nie oszczędzać na tym, żeby iść do gabinetów, które są sprawdzone, przetestowane, to co powiedziałeś, że jest ta ewaluacja na początku, te badania, żeby też bo taka osoba, która decyduje się na tak, żeby wiedziała w ogóle, czego oczekiwać i to fajnie teraz właśnie tłumaczysz, a nie po prostu, zrobię już, nie, tam często można powiedzieć, że nie jesteś gotowy, bardzo fajnie to podkreśliłeś, ale znowuż zobacz, jak już powiedzieliśmy, jakie są możliwe powikłania, no to pójdźmy dalej, jeszcze tak troszeczkę głębiej, no dobra, no to coś się wydarzyło, no bo może się wydarzyć, tak? Czyli zawsze. Jak radzić sobie z ewentualnymi komplikacjami po zabiegach? No bo no poruszmy ten temat, no bo to jednak nie ma co tutaj, może się coś wydarzyć. Słuchaj, ja nie znam lekarza, któremu nie pojawiły się jakieś powikłania. Każdy z nas, jak pracuje wiele lat, to zawsze coś się może pojawić.
I każdemu coś się pojawia. Ja miałem 2 czy 3 powikłania, takie, które pamiętam, ale co wtedy? Moi pacjenci zawsze mają ze mną kontakt. Tak naprawdę mogą w nocy, o północy napisać, zadzwonić. Jeżeli nie śpię, to odbiorę. Szczególnie po zabiegu. Więc to jest ważne, żeby z lekarzem mieć kontakt. Druga rzecz. Jeżeli się u lekarza zrobiło zabieg, no to ten lekarz ma możliwości. Ma możliwości skonsultowania, ma możliwości wypisania i podania leków. A teraz wyobraźmy sobie, że ten zabieg wykonała osoba niemedyczna. I co dalej? No właśnie. Zanim się ta pacjentka dostanie do lekarza, ta klientka tej, kosmetolog, dostanie do lekarza, to mije czas. A teraz na przykład doszło do uciśnięcia naczynia, trzeba podać hialuronidazę, czyli preparat, który rozpuszcza kwas hialuronowy. Jak się podaje hialuronidazę, to osoby, które są uczulone na jad owadów bąkoskrzydłych, czyli osy czy pszczoły, mogą dostać wstrząsu. I teraz wyobraźmy sobie, że taka pacjentka w gabinecie kosmetologicznym ma podawaną hialuronidazę, żeby rozpuścić kwas hialuronowy. I jest uczulona. Kto jej poda adrenalinę, kto jej włoży w kucie, kto ją uratuje? Nikt o tym nie myśli. Za cenę 200 czy 300 zł mniejszą ludzie narażają swoje zdrowie. Więc no mówię, to trzeba, myślę, że trzeba edukować pacjentów, że i bezpieczeństwo i jakość zawsze i ta opieka później po zabiegu, bo to nie tak, że ja skończyłem zabieg i mnie nic nie interesuje. Ja nadal się opiekuję tą pacjentką po zabiegu, ja nadal jestem dostępny dla tej pacjentki, więc to też jest mój czas i to też kosztuje. A powiedz mi, Piotrze, bo tutaj znowuż tak sobie myślę, czy to jest jakoś uregulowane, jak coś się podpisuje, że to jest wymienione, że to zrobi się po zabiegu, jeżeli coś, no, chodzi o to, wiesz, no bo ja nie wiem, tak sobie myślę, to tak jak taki kontrakt jest, no to są duże rzeczy, może się wydarzyć, dobrych, złych, czy to tak działa, jak to działa? Jak idziesz do kosmetologa, kosmetyczki, to idziesz jak do sklepu, kupujesz efekt. Okay. Nie masz efektu, możesz złożyć reklamację. Jak idziesz do lekarza, to lekarz ma dołożyć należytej staranności, bo jest to świadczenie medyczne, najlepszej swojej wiedzy, żeby tobie zrobić ten zabieg dobrze. Oczywiście, jak się pojawi powikłanie, to lekarz ma obowiązek leczenia tego pacjenta, tej pacjentki, a jeżeli nie wie jak, no to może wspomagać się innymi lekarzami. Rozumiem. Natomiast pacjenci, którzy przychodzą na zabiegi, są to pacjenci, którzy, no, jak jest porządnie przeprowadzona wizyta z wywiadem, wytłumaczone wszystko, z czym się wiąże zabieg, z tymi dobrymi rzeczami, z tymi złymi, no to pacjentka, godząc się na to, oczywiście może podpisać zgodę, ale sama zgoda, że zrozumiała i położyła się na fotel, no to już jest zgoda, przecież ja tam na siłę nikogo nie kładę, prawda? No to już jest zgoda na to, że ma być wykonywany zabieg. Po zabiegu zawsze tłumaczy się, co można, a czego nie wolno. Więc ci pacjenci, i zawsze może pacjentka też zadzwonić i zapytać się, tak, czy napisać i zapytać się. Więc no jest ta cały czas opieka i przede wszystkim pacjentka musi być świadoma. Najgorzej, jak przyjdzie pacjentka, która chce coś, chce zabieg i od razu wychodzi, ją nic więcej nie interesuje, bo dostała zabieg. Ja nie mam takich pacjentów. Ja z takimi pacjentami, jak mi się zdarzają czasami takie pacjenci lub pacjentki, to albo się nie dogadamy i po prostu to nie będzie moja pacjentka i pójdzie gdzie indziej i niech idzie gdzie indziej. Natomiast albo zrozumie i zaczniemy nadawać na wspólnych falach, bo moim celem jest to, żeby pacjentka wyglądała naturalnie, fajnie i żeby zabiegi były bezpieczne, żeby nikt nie powiedział, że co ona sobie zrobiła, a nie pieniądze. Pieniądze to jest w ogóle rzecz wtórna. Jak ktoś dobrze wykonuje swoją pracę, ja zawsze powtarzam, jeżeli ktoś lubi swoją pracę, wykonuje dobrze swoją pracę, jest empatyczny w stosunku do pacjentów, to pieniądze same będą przychodziły. Ma to sens. Wiesz, tutaj cały czas mówisz pacjentka, no ale mi się wydaje, że też warto porozmawiać troszkę o nas, mężczyznach, bo jest na pewno jakaś grupa mężczyzn, która też korzysta z tego, tak? Podejrzewam, jak to jest. Nawet spora grupa mężczyzn i powiem tobie, że coraz więcej mężczyzn młodszych korzysta. O. Generalnie populacja mężczyzn, którzy korzystają z zabiegów medycyny estetycznej, jest młodsza.
Ci, którzy są po 50, po 60, to oni, jak ich żona nie przyprowadzi, to nie skorzystają. Tak. Ale bardziej to są wtórni pacjenci, czyli żona chodzi, no i przyciągnęła męża, żeby coś zrobił. Ale on sam z siebie nie przyjdzie. Natomiast ci młodsi faktycznie szukają już pomocy wcześniej. To są takie grupy, gdzie ta młodzież, która poszukuje pomocy, no to na początku są to chłopcy, którzy mają trądzik. Więc oni nie chcą mieć blisko trądzikowych, więc zaczyna się od tego. Później z czasem oni zostają już na zabiegach medycyny estetycznej, ale to są zabiegi bardzo regenerujące. To są zabiegi, które bardziej działają profilaktycznie czy promocyjnie na starzenie się. Przy okazji od razu dbamy o zdrowie, więc to są bardzo fajni pacjenci, bo oni, to jest niesamowite, że 30-35-letni mężczyźni bardzo trzymają się zaleceń, jeżeli chodzi o odżywianie, aktywność fizyczną, o przyjmowanie niektórych suplementów czy odżywianie. I wykonują sobie regularnie, niewielkie te zabiegi, ale regularnie i faktycznie ich skóra wygląda fajnie, wyglądają świeżo. Więc bardziej ci młodsi o siebie dbają. Ja bardzo bym chciał, żeby mężczyźni po 40, po 50 zaczęli przychodzić, żeby było ich więcej, dlatego że to jest jeszcze czas, kiedy można naprawdę poprawić stan skóry. Ta skóra nie będzie taka szara, nie będzie tyle tych zmarszczek, bo akurat u zmarszczki u mężczyzn to ja lubię. Nie do końca, jak mężczyźni przychodzą na toksynę botulinową, to chcą być gładcy. Ja do końca tego nie lubię, dlatego że mężczyzna bardzo gładki wygląda niemęsko. Tak. Więc fajnie jest, jak ma delikatne zmarszczki. Oczywiście my możemy te zmarszczki, my je wygładzamy, ale trochę zostaje. Czyli jeżeli jest mimika, to jednak ta zmarszczka tutaj się pojawia i to jest fajne. Natomiast no, jeżeli pacjent nie chce, no to proszę bardzo, może nie mieć, ale też to się robi tak, żeby to wyglądało smacznie. Żeby jednak nikt nie powiedział, że było cokolwiek robione. Ale u mężczyzn faktycznie głównie mężczyźni to przychodzą ze zmarszczkami, z zapadniętymi policzkami, z jakimiś brodawkami, czy z łysieniem na przykład. Okej. Tak, tutaj ja tak powiem, że mam troszkę ułatwione to, bo jakby starzenie się mężczyzny to jest takim naturalnym procesem, tak jak powiedziałeś tutaj, nie jestem jakimś, żeby nikt mi to nie zrozumiał i linczował, to jest okej. A jednak kobiety czują, potrzebują jakiejś takiej większej dbałości o siebie z różnych powodów, prawda? I takiej wewnętrznej samooceny, czy też podobania się sobie, czy bycia kobietą piękną, atrakcyjną. Tak mi się wydaje, że tutaj jest jakby taka, nie może presja, ale taka wewnętrzna, zewnętrzna. To no, tak jest chyba, prawda? No, to... Kobiety bardziej się oceniają wzajemnie niż mężczyźni. Właśnie. Tak. Zobacz, kiedy my na siebie patrzymy, to w ogóle nie patrzymy na to, jak tam za bardzo wyglądamy. No fajnie, jak jesteś zadbany, to jest bardzo miło, tak. Ale widzimy zadbany i niezadbany. Tak, tak. Natomiast kobiety zwracają uwagę na szczególiki. Ja ze względu na swoją pracę też zwracam uwagę na szczególiki, ale powiem tobie, że czasami, nie wiem, kobieta przychodzi i do mojej pani recepcjonistki mówi, o, coś pani ma, coś takiego, na co ja zupełnie nie zwróciłem uwagi. Więc to jest tak, że te kobiety jednak się oceniają. Jeżeli kobieta starsza widzi młodszą, no to chce się odmłodzić, a jeżeli na przykład widzisz, że się szybciej starzeje, a jej koleżanki dobrze wyglądają, no to też chce dobrze wyglądać. Więc ta presja u kobiet faktycznie jest większa, u mężczyzn jest mniejsza, chociaż teraz to się zmienia. Mężczyźni chcą być na rynku dobrze postrzegani, więc coraz więcej dbają, coraz bardziej dbają o siebie. Mówię, ale u kobiet ta presja, ta nasza andropauza to jest taka mało wyczuwalna, prawda? Natomiast u kobiet, jak już kobieta wchodzi w menopauzę, to ona i psychicznie, i fizycznie, i ta skóra jest gorsza, więc faktycznie one chcą na różnych kierunkach i od wewnątrz, i hormonalnie, i w medycynie estetycznej poprawić funkcjonowanie ciała i funkcjonowanie skóry. Bo ta skóra faktycznie z wiekiem się pogarsza. Chociaż mówię, wiele kobiet, przynajmniej moje pacjentki, są tak zadbane, że nigdy byś nie powiedział, że pacjentka, nie wiem, ma 50 lat. Ona wygląda na 35. Zgadzam się z tobą. Wiesz, więc to jest... Tak.
Tak. Ja tutaj muszę dopowiedzieć to, bo ja też dużo rozmawiam właśnie z moją partnerką na te takie rzeczy, jak ważne jest, żeby dbać o siebie, nawet mężczyzna. To nie jest tak, że ja nie muszę, ty musisz, wiesz, powinieneś mi kochać, jakim jestem. No nie. Zarówno mężczyzna musi dbać o siebie i kobieta. I tak samo mężczyzna musi inwestować w siebie, żeby poprawiać relacje między sobą, bo potem mamy problemy zdradzania, wiesz, to są taki inny temat, wiesz, rozwody, inne rzeczy, życie seksualne. Mi się wydaje, że to każdy musi dbać o siebie, inwestować w siebie na wszystkich poziomach. So, miło się dotyka ciało, które jest zadbane, tak. niż ciało, które nie jest zadbane. Oczywiście. Jeżeli ktoś ma nadmierną potliwość pod pachami, to jeżeli ja wykonam zabieg i ten zabieg wystarcza na 8 miesięcy, na 8-9 miesięcy i osoba się nie poci pod tymi pachami, to o wiele jest i komfort większy i odbiór z zewnątrz. Jeżeli ktoś ma nadpotliwość dłoni i podaje rękę i ja zmniejszę tą nadpotliwość, no to zupełnie jest inaczej. Jeżeli ktoś wygląda na osobę złą, bo ma dużo zmarszczek i ja rozluźnię to, bo ta osoba jest inaczej postrzegana. I tak samo w rodzinie. To nie jest tak, że tylko dla obcych, ale i w rodzinie. To jest tak, skóra to jest, skórą są też włosy i paznokcie. To wyobraź sobie, że dbamy o paznokcie i włosy, a nie dbamy o skórę. Tak samo jak o paznokcie i o włosy powinniśmy dbać o skórę. Więc, tak. więc to jest naturalna rzecz. No, skóra, tak jak inne narządy, starzeją się. Dbamy o wątrobę, staramy się dbać o oczy, chodzimy do lekarzy, diagnozujemy się, mierzymy ciśnienie, robimy badania krwi. Tak samo jest ze skórą. Skóra to też jest część, o którą powinniśmy dbać. To teraz Piotrze, zobacz, wykonuję jakieś zabiegi, no ale też muszę coś, powinienem robić coś w domu. Czy są jakieś takie polecenia, wiesz, jak dbać o to, zarówno wiesz, po takich zabiegach medycyny estetycznej, czy ogólnie nawet dla tych osób, którzy nie korzystają z tego, jak dbać o siebie? Czy może jakieś porady, takie domowe sposoby, nazwijmy to? W domu możemy używać kosmetyków. Ja preferuję kosmetyki naturalne. Dobrze też używać jest filtrów. Ale wtedy, kiedy wychodzimy na słońce, bo zawsze zwracam uwagę na jakość. Pamiętajmy, że krem kremowi nie jest równy. Tak. I jeżeli już używamy jakiejś dobrej jakości krem, to starajmy się, żeby on te zawierał w filtry. Czyli jednocześnie filtr jest kremem. I to jest bardzo fajna rzecz. Możemy stosować różnego rodzaju maseczki. Możemy stosować różnego rodzaju peelingi, masowanie twarzy, face fitness. Nawet na internecie można znaleźć, czy w aplikacjach, aplikacje face fitness i ćwiczyć sobie twarz. To wszystko złoży się na to, że będzie lepsze napięcie skóry, ten stary naskórek będzie schodził, skóra będzie wyglądała na świeższą. I do tego, jak dołożymy te zabiegi medycyny estetycznej, to naprawdę więcej nie potrzeba. I wcale niewielkie zabiegi. I wcale nie bardzo drogie. A tu też chyba wiesz, żeby dbać o siebie na zewnątrz, to musimy dbać o siebie od wewnątrz, prawda? Czyli na pewno są jakieś takie zdrowe nawyki, czy coś, co warto stosować. Czy jest coś, o czym ty również wspominasz? Wiesz, z zewnątrz ja zaatakowałem skórę w taki sposób, ale ważne jest, żebyś coś, nie wiem, jak ty to widzisz, żeby to połączyć? Główną, to wracamy znowu do oceny stanu zdrowia. A, faktycznie. Tak. Wiesz, bo to wnętrze wpływa na skórę, tak. więc powinniśmy unikać słodyczy, powinniśmy unikać przetworzonych potraw, alkoholu, to są te rzeczy, które i substancje, które nas alergizują. Więc jeżeli ktoś ma alergię na przykład na brzozę, no to nie powinien jeść jabłek, bo one mogą na przykład go alergizować. Albo na trawę, nie powinien pić marchewki świeżej. Więc to są rzeczy, które wychodzą, że tak powiem, w trakcie diagnostyki i zaleceń tych od wewnątrz. Aktywność fizyczna, bardzo ważna. Dlaczego? Dlatego, że poprawiamy krążenie krwi, a krążenie krwi dostarcza tlenin i substancje odżywcze do komórek. A skóra, pamiętajmy, wcale nie jest dobrze ukrwiona. Więc my widzimy pierwsze starzenie na skórze, dlatego że ona jest gorzej ukrwiona. Narządy wewnętrzne są lepiej ukrwione, ale osoby, które ćwiczą, mają ładniejszą skórę, przynajmniej na ciele. No bo znowu, jak osoby ćwiczą, a nie dbają o skórę na twarzy, to ta skóra będzie się starzała szybciej. Będzie zanikała tkanka tłuszczowa, nie będzie tej podpory. Więc odżywianie w białko, w tłuszcze, w minerały,
picie odpowiedniej ilości wody. To wszystko jest ważne. No i stres, właśnie bo to bardzo źle wpływa na skórę, w ogóle na całość działania organizmu, więc tutaj jest odpowiednie podejście do stresu, odpowiednia percepcja życia. To wszystko jest bardzo ważne i to wszystko ja omawiam na wizycie, dlatego tyle czasu potrzebuję, żeby mieć efekt zabiegu medycyny estetycznej jak najdłużej, to ja muszę dużo czasu poświęcić na to, żeby nauczyć pacjentów, jak dbać o siebie. Tak, czyli ja tak widzę, wiesz, tak kończąc już jakby ten wątek, to jest tak dużo fajnych odpowiedzi, praktycznych porad, jak to ugryźć. Mi się wydaje, że to jest bardzo mocno związane nie tylko po prostu, żeby zrobić jakiś zabieg, ale żeby podejść tego tak mocno holistycznie, edukacyjnie, zainwestować w siebie, wiesz, nie tylko po prostu zrobię i już wszystko pięknie będzie na całe życie. To nie jest tak, jak już zacznę, to muszę kontynuować to na różne sposoby. Nie, znaczy ludzie, którzy zaczynają z medycyną estetyczną, w ogóle zaczynają dbać o siebie, właśnie. To jest ich stylem życia. Tak. I teraz przypuśćmy toksyna botulinowa. Ona działa objawowo, tylko rozluźnia mięśnie, no i lepiej wyglądamy, ale ona nie działa przeciwstarzeniowo. Natomiast no, powinniśmy ją wykonywać dwa razy, możemy ją wykonywać dwa razy w ciągu roku. No ale jeżeli nie potrzebujemy jej wykonywać, to nie musimy, możemy poczekać do czasu, kiedy musimy lepiej wyglądać na przykład. To nie jest mus, ale my jak zauważymy, że ona przestaje działać, to już biegniemy, bo chcemy się lepiej czuć. Ale to nie jest przymus, że musimy to zrobić. Natomiast codzienne dbanie o skórę, używanie odpowiednich kosmetyków, odpowiednie odżywianie się, to powinna być podstawa, to powinien być styl naszego życia. Tak, tak, ja totalnie się zgadzam. Wiesz, Piotr, ja mam takie jakby jeszcze końcowe pytanie, zresztą zadałem podobne to pytanie, jak rozmawialiśmy na temat tego holistycznego podejścia do zdrowia. Wiesz, tak zawsze każdemu zadaję to pytanie z tym takim billboardem, wiesz. Jest duży billboard, jest on gdzieś tam widoczny wszędzie. No i teraz w tej tematyce medycyny estetycznej, jakbyś miał coś tam napisać na tym billboardzie, taka myśl końcowa, to co by tam było, co byś, jakiś przekaz byś dał nam wszystkim w tym tematyce dzisiejszej? Jest to trudne, ale myślę, że medycyna estetyczna jest dla mądrych ludzi. W tym zdaniu jest zawarte to, że człowiek powinien być wyedukowany, jeżeli chodzi o medycynę estetyczną, powinien wiedzieć, do kogo trafić, jeżeli chodzi o zabieg, powinien umieć dyskutować na temat zabiegów i być przekonanym do tego, że ten zabieg jest dobry i trafić na tego lekarza, który nie patrzy tylko na pieniądze, ale ma poczucie estetyki, doświadczenie i bardziej jest regeneracyjny niż destrukcyjny. I trzeba dużo czytać. Ja myślę, że medycyna estetyczna jest dla mądrych ludzi, dla wyedukowanych pacjentów. Okay. Edukujmy się. Piotrze, ja wiem, że ty jesteś z Warszawy, tak już, wiesz, taki trochę product placement, no ale czemu nie? Jeżeli ktoś jest z Warszawy i chciałby, wiesz, porozmawiać z tobą, mówić na jakieś spotkania, bo dużo ludzi gdzieś tam się zastanawia, ale wiesz, no... Gdzie mam iść, wiesz, no to jak z tą się skontaktować? Gdzie można Ciebie znaleźć? Ja pracuję w Centrum Estetyki Medycznej na Leszno 21 w Warszawie. Można wejść na stronie estetykamedyczna.pl albo na moją drugą stronę ocenazdrowia.pl i tam można poprzez recepcję się umówić, ale ewentualnie można do mnie napisać przez tą stronę, więc ja zawsze odpowiadam pacjentom. Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, nie musi od razu do mnie na zabieg przyjść, może się zapytać ktoś, bo są osoby, które mają różne choroby, różne dolegliwości, przyjmują różne leki i nie wiedzą, czy ten zabieg jest okej, czy nie, a chcieliby coś sobie zrobić, albo mają wesele i chcą dobrze wyglądać, ślub, więc zawsze można do mnie napisać, zapytać się. Nie trzeba przychodzić od razu na wizytę, jak ktoś nie chce, może zapytać, ja chętnie odpowiem. Tak, ja tutaj muszę dodać to, wiesz, to taką końcówkę, taki hashtag, wiesz, że to nie jest tak, żebyś tutaj, drogi słuchaczu, myślał, że dobra, Piotr mi jakoś zapłacił za to, ja tutaj, wiesz, muszę tego poprosić, to nie, no po prostu ja w życiu niby zaprosiłbym nikogo do podcastu, który nie ma jakiejś wartości, który naprawdę nie wnosi coś dobrego, to tak, żeby było jasne. No i co, Piotr? Znaczy, ja chcę powiedzieć, że ja swoje pieniądze zarabiam na ocenie zdrowia, na badaniu pacjentów, a dodatkiem są zabiegi medycyny estetycznej. Dosyć fajnym dodatkiem. Tak. To wszystko się razem wiąże i naprawdę nie robię tego dla samych pieniędzy, tylko robię to dla przyjemności, to wiesz, że ja cały czas się uczę, cały czas coś nowego robię. Natomiast jeżeli mogę komuś pomóc,
i ktoś będzie zadowolony i doceni to, to zapraszam. Jeżeli komuś się nie spodoba, to ja nawet jestem gotowy zwrócić pieniądze, więc Pewnie. Nie ma problemu. Ja bardzo jeszcze raz zachęcam słuchaczy, jeżeli nie miałeś okazji wysłuchania odcinka 41, gdzie rozmawiam o medycynie funkcjonalnej. To jest rewelacyjny odcinek i połączając tą wiedzę, którą teraz dzisiaj przekazałeś, Piotrze, z tym podejściem takim funkcjonalnym, uważam właśnie, że to jest właśnie to, co spowoduje, że ja tak zawsze mówię, jak będę miał te, wiesz, 80-90 lat, będę po prostu wyprostowany, uśmiech na twarzy, jeździł na rolkach, a nie wiesz, po prostu to życie się nie kończy, jak idziemy na emeryturę, on się dopiero jakby zaczyna i warto zainwestować w siebie. To jest taki mój przekaz końcowy. No tak, starzenie się możemy zatrzymać, a nawet cofnąć. Tak. Więc są już teraz na to metody, więc wykorzystajmy to, co nam daje współczesna medycyna. Super. Jeszcze raz, Piotrze, dziękuję Tobie za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i dziękuję Tobie, słuchaczu, za dostanie do końca z nami. Cześć. Dziękuję bardzo. Cześć.